Dobry wieczór Państwu. Czy mnie słychać? A teraz nie słychać. A teraz nie. Witam spacerowiczów miasta Poznań! Witam Państwa serdecznie po krótkiej przerwie. Wszystko na to wskazuje, że mamy znowu powody do spacerów. Dlatego pewnie z mniejszą czy większą częstotliwością znów się będziemy widzieć. Ale żeby naszej małej tradycji stała się zadość, teraz proponuję, żebyśmy uwolnili nasze ręce, podnieśli je do góry i zaraz sobie przypomnijmy, kogo witamy. I dla tych, co nie byli wcześniej, tylko przypominam, że to jest tak. Ja mówię witamy, a Państwo klaszczecie na zmianę. Jesteśmy jeden raz, oczywiście. Dlatego teraz na próbę. Witamy Poznań! Dobrze. No to teraz zaczynamy. Witamy panie! Witamy panom! Witamy młodych! I młodych duchem! Witamy starych przyjaciół! I nowe przyjaciółki! Witamy lewaków! Witamy konserwy! Przepraszam, tracę zaśnień sekundkę. Muszę podejść mikrofon na tu. Jeszcze raz. Albo nie jeszcze raz, tylko idziemy dalej. Czy teraz słychać, czy teraz nie przerywam? Słychać. Dobra, przepraszam za przerwę techniczną. A zatem, kontynuujmy. Witamy Centraków! Witamy Górnickich! Witamy Robotników! Witamy Kosmonautki! Witamy Poznań! Witamy Wielkopolskę! Witamy resztę świata! Brawo Poznań! Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, tylko przeczytam w skrócie nasz mały regulamin. Flagi i emblematy takiej czy innej partii zostaną w domu. Nie krzyczymy, nie buczymy, nie używamy mowy pogardy. Zabieramy ze sobą tylko to, co świeci, lampy i tak dalej. Niestety nie możemy za bardzo świecić świeczkami, ponieważ jeśli wosk spada na ziemię, to później ten wosk trudno się ściera. A wiadomo, że przestrzeni publicznej, imienia publicznego bronimy jak niepodległości. Nie używamy mowy pogardy, krytykujemy, lecz merytorycznie i z szacunkiem. Spotkanie ma charakter spontaniczny i obywatelski, dlatego polityków wszystkich partii zapraszamy na widownię z dyktafonem i z notatkami, żeby zapisywali, co dzisiaj mają im do przedstawienia prawnicy i eksperci z tematów sądownictwa. Ratownicy medyczni są w okolicy fontanny oraz po mojej prawej. Brawo ratownicy medyczni! A osoby porządkowe są w odblaskowych kamizelkach, takich jak tutaj model Sergiusz prezentuje. Brawo dla osób porządkowych! A zatem, kto się zgadza na taki regulamin, proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję, przez optyczną większość przyjmuję. Regulamin został przyjęty. Jest mikrofon. Szanowni Państwo, takie krótkie pytanie. Kto z Państwa był tutaj ponad 2 miesiące temu na pierwszym łańcuchu światła? Dobrze. A kto z Państwa był na 2 łańcuchach światła? A na 3? A na 8? Były 8, dzisiaj jest 9. Tak czy inaczej. Tak czy inaczej, szanowni Państwo, chciałbym tylko to pod...
Przepraszam, bo coś znowu przerywa? Halo, halo? Już nie przerywa. Raz, dwa, trzy. Szanowni Państwo, żeby tak tylko podsumować. Dwa miesiące temu zaczęliśmy swój spacer tutaj na Placu Wolności. Byliśmy pod operą, byliśmy potem pod areną. Najpierw było nas kilkaset, kilka tysięcy, potem było nas ponad 15 tysięcy. Chciałbym powiedzieć, że to, że rysowaliśmy tutaj napisy weto, to, że pokazywaliśmy ją pocztówkę z tym napisem, to, że ten obraz, ten kadr, obiekt świat i rzeczywiście wszystkie media relacjonujące zdarzenia z protestów z całej Polski pokazywały Poznań, to jest dla mnie osobiście i dla nas wszystkich wielki powód do dumy. Brawo Poznań! Nawet jak nas jest dzisiaj mniej, kilkaset, kilka tysięcy, to jestem pewien, że zaraz jak ludzie zaczną się orientować, co się dzieje, to będzie nas znowu coraz więcej i znowu rozkręcimy tą kulę śniegową. Szanowni Państwo, co się wydarzyło? Dzięki protestom, dzięki wielkiej presji, którą całe społeczeństwo w całych 200 miastach w Polsce wywarło na prezydenta, udało się doprowadzić do zawetowania dwóch ustaw. Jedna ustawa o sądach powszechnych została podpisana, która umożliwia w zasadzie ministrowi sprawiedliwości zmianę wszystkich prezesów w sądach powszechnych. Ale póki co tylko dwa sądy, z tego co mi wiadomo, zostały dotknięte ręką ministra i została ręcznie ta zmiana przeprowadzona. To o tych szczegółach zaraz powiedzą prawnicy. Tak czy inaczej, zaraz te ustawy, które zaproponował prezydent Duda, przejdą przez Sejm, zaraz będą poprawiane i zaraz być może znowu będziemy musieli zawołać, że chcemy weta. Tak możemy sobie dać dzisiaj dla przypomnienia i tak, żeby jeszcze tam nas usłyszeli, zawołać. Chcemy weta! 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 Szanowni Państwo, minęły dwa miesiące. Pan prezydent przygotował nowe ustawy. Się okazało, że nie do końca są konstytucyjne i po prostu w mojej opinii w tak krótkim czasie nie da się przygotować tak ważnych, tak skomplikowanych ustaw. Więc mamy do czynienia z jakąś paranoją. Tak czy inaczej, pan prezydent wychodzi z inicjatywą. Z kolei sędziowie ze Stowarzyszenia Justicja zaproponowali swoją propozycję reform. I przedstawili tą treść tych propozycji, tych ustaw w sierpniu. Niestety mam wrażenie, że przez ten czas opozycja śpi. I niestety nie słyszę, żeby w partiach opozycyjnych była propozycja jakiejś konkretnej zmiany. Nie widzę posłów opozycyjnych siedzących i piszących te ustawy. Dlatego chciałbym, żebyśmy ich delikatnie zachęcili i zawołali do roboty! 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 Protestujemy, nie chcemy, nie chcemy, żeby politycy przejmowali sądownictwo. Chcemy, żeby każdy obywatel, niezależnie kto na kogo głosował, niezależnie kto jak ma rozmiar buta czy kołnierzyka, żeby każdy obywatel Polski miał prawo do sprawiedliwego, niezależnego od polityków sądów. Ale również sądy wymagają reform. Nie da się ukryć, że wymiar sprawiedliwości
jak wszystkie obszary w tym państwie wymagają zmian i o tych zmianach będą dzisiaj opowiadać prawnicy. Zapraszam. Szanowni Państwo, przywitajmy gromkimi brawami sędziego i rzecznika prasowego Stowarzyszenia Justicja Polska. Szanowni Państwo, Bartłomiej Przymusiński. Brawo! Dobry wieczór Państwu. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że w sądach potrzebna jest reforma. Chce tego większość Polaków, tylko pytanie, jakiej chcemy reformy. Ja Państwu powiem, jakie mam marzenie. Mam marzenie takie, żeby skończyła się w końcu taka sytuacja, jaka jest teraz w sądzie, w którym pracuję, gdzie 6 lat temu jako sędzia miałem 80 spraw, z którymi też było mi ciężko sobie radzić, a dzisiaj mam 400. I słyszę w telewizji, że to my jesteśmy leniwi i sobie i przez nas trwają tak długo postępowania. A przez te 10 ostatnich lat politycy tylko zmieniali pomysły. Od jednej ściany do drugiej. Nie doczekaliśmy się żadnej prawdziwej reformy. A czego potrzebujemy? Myślę, że wszyscy zgodzilibyśmy się co do tego, że drobne sprawy powinny być szybko załatwiane. Może zastanówmy się nad tym, jak wprowadzić sądy pokoju, w których rozstrzygaliby w drobnych sprawach obywatele, których sami wybierzemy. Sprawę odwołania do sądu zawodowego. O tym słyszeliśmy, ale czy to jest w tych projektach? Nie ma tego w tych projektach. Może czas na to, żeby w końcu było tak jak w Estonii, że pozew do sądu mogę wysłać przez internet. Czy dzisiaj tak może się stać? Nie. Czy to jest w tych projektach? Nie. Tego tam nie ma. A co tam jest? Jest tam pomysł na to, jak w Warszawie wprowadzić do Sądu Najwyższego ławników wybieranych przez Senat. Ławników, którzy, co do których nawet nie ma wymogu, żeby to były osoby niekarane. Wymóg co do ich wykształcenia, wykształcenie średnie branżowe, podczas gdy dobrze wiemy, że w Sądzie Najwyższym rozstrzyga się najtrudniejsze pod względem prawnym sprawy. Ławnicy są potrzebni, ale oni są potrzebni tutaj na dole, w sądach rejonowych. Tak, żeby każdy obywatel Poznania mógł zostać takim ławnikiem i mógł zobaczyć, w jakich warunkach pracują sądy. I żeby mógł mieć udział w rozstrzyganiu tych spraw. W projekcie prezydenckim 535 razy pada słowo dyscyplina. Słowo sprawność postępowania jeden raz. Te projekty nie są żadną odpowiedzią na to, jak sprawić, żebyśmy krócej czekali na wyrok w naszej sprawie. A wręcz przeciwnie. Skarga nadzwyczajna, rozwiązanie, które ma swoje korzenie w rewizji nadzwyczajnej funkcjonującej w Rzeczpospolitej Ludowej, sprawi, że nikt nie będzie pewien, czy to, że wygrał sprawę, to jest już koniec jego sprawy. Może się za kilka lat okazać, że ławnicy wybrani przez Senat, ławnicy ludowi wybrani przez określoną większość partyjną stwierdzą, że wyrok może i był zgodny z prawem tej sprawy, w której wygraliśmy. Ale on jest niezgodny z wyimaginowanym poczuciem społecznej sprawiedliwości i zostanie uchylony. W tych projektach, a ubolewam nad tym, nie ma żadnej odpowiedzi na to, jak sprawniej, jak sądy mogłyby sprawniej pracować. Jest tam tylko i wyłącznie jedna myśl. W jaki sposób politycy mogą wprowadzić swoich ludzi do Krajowej Rady Sądownictwa, jak minister sprawiedliwości będzie wybierał sędziów, którzy dyscyplinarnie będą karali innych sędziów i jak minister sprawiedliwości będzie mógł oskarżyć każdego sędziego. To nie są standardy europejskie. To są standardy za naszej wschodniej granicy. Dziękuję.
A teraz pani sędzia Monika Frąckowia. Brawo! Fajnym gronie. Szkoda, że ciągle jesteśmy w tym samym miejscu. Bartek już trochę opisał założenia ustawy o Sądzie Najwyższym, wspomniał o KRS-ie i mówił o tym, jakie reformy byłyby prawdziwymi reformami. Chciałabym tutaj uzupełnić kwestie dotyczące tej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Otóż ja osobiście cały czas jestem w takim poczuciu zażenowania, bo dosłyszeliśmy z ust pana prezydenta, że nie dopuści do tego, żeby ustawa o KRS-ie była niezgodna z konstytucją i tutaj wypowiadał się dosyć otwarcie, że na przykład jest przeciwny skróceniu kadencji członków KRS sędziów. Tak? Pamiętajmy o tym, że w skład KRS-u wchodzi 25 członków, w tym 15 sędziów, których to kadencja zapisana jest w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i powinna ona trwać 4 lata. Otóż nowy projekt przedstawiony przez pana prezydenta zakłada skrócenie kadencji, więc po raz kolejny mamy tutaj do czynienia z jawnym złamaniem zasady konstytucyjnej i ze złamaniem jakby danego słowa przez samego pana prezydenta wcześniej. Po drugie, cały czas mamy do czynienia z tą samą sytuacją, to znaczy ten nowy projekt prezydencji zakłada, że członków KRS-u, czyli sędziów, będą wybierali politycy. Bez względu na to, czy jest to większość zwykła, czy większość 3/5 głosów, tak jak to przewiduje panowa ustawa, jest to niezgodne z konstytucją. Oczywiście słyszymy tutaj wypowiedzi w cudzysłowie wybitnych znawców konstytucji, którzy mówią, że nie jest to zapisane wprost, że członków sędziów mają wybierać sami sędziowie. Ale chciałabym wszystkim Państwu zwrócić uwagę, że Polska podpisała różne porozumienia, podpisała między innymi kartę sędziego tak zwaną, w 90. któryś roku już teraz nie pamiętam dokładnie daty. W każdym razie ten akt prawny zakłada, że właśnie sędziów członków KRS-u wybierają sami sędziowie. Po co jest ta instytucja? Ta instytucja jest właśnie po to, żeby zapewnić niezawisłość sędziów od tak polityków czy innych grup, jakichś nacisków, kościołów i tak dalej. Więc jak może spełnić tę funkcję instytucja, w której członkowie są wybierani przez polityków, przed którymi ta instytucja ma chronić? Jest to kompletnie pomieszanie pojęć i prowadzi to oczywiście do dużego zagrożenia dla każdego z nas i do tego, że te sądy przestaną być niezależne, a sędziowie mogą być, bo jest zagrożenie, jeżeli nie będą niezawiśli. To tyle, jeszcze zwracam uwagę cały czas też na problem wolnych wyborów, tak? Bo ten nowy projekt ustawy o SN-ie zakłada stworzenie nowej izby zgodnie z przepisami nowej ustawy o SN-ie. Tak naprawdę to prezydent miałby głos decydujący, kto wchodziłby w skład tej nowej izby. A więc ci nowi sędziowie i ławnicy, o których tutaj mówił poprzednio Bartek Przybusiński, mieliby stwierdzać ważność wyborów. Ławnicy, powtarzam, wybierani przez polityków, przez członków partii rządzącej tak naprawdę, skoro Senat miałby ich wybierać. To na razie wszystko. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Rafał Szymkowiak, radca prawny. Brawo! Dobry wieczór Państwo. Jeszcze wczoraj w ogóle bym nie przypuszczał, że tutaj do Państwa przyjdę i powiem te kilka zdań. Nie byłem na poprzednich łańcuchach światła. Głosowałem na PiS.
Ale miał odwagę przyjść! Brawo! Prosiłbym może, żeby nie burczyć, bo na początku był ten punkt regulaminu. Szanujmy się. Proszę Państwa, nie ma dyskusji, że jestem, nie ma w ogóle kwestii, że jestem bardzo rozczarowany wieloma kwestiami, które obóz rządzący wprowadza. Natomiast uważam, że po raz pierwszy ktoś zwrócił uwagę na kwestię reformy sądu tak głośnie i tak dosadnie. Diagnoza jest słuszna, natomiast sposób, próba tego wykonania i upolitycznie jest fatalna. Ale ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę na tą kwestię tej diagnozy. Po pierwsze, po raz pierwszy ktoś tak wyraźnie o tym powiedział. Ja 25 lat wykonuję zawód prawnika. Chodzę do sądów, głównie cywilnych i gospodarczych, ale słyszę też, co się dzieje w sądach karnych. I moja opinia, to jest tylko opinia małego, szarego prawnika, ale powołam się tutaj na prawdziwy autorytet. Świętej pamięci profesor Wiktor Osiatyński 7 lat temu, nie 30, 7 lat temu na spotkaniu w Poznaniu został zapytany, czy w Polsce są łamane prawa człowieka. Wszyscy się uśmiechnęli i byli przekonani, że pan profesor zaprzeczy. Pan profesor nie zaprzeczył. Powiedział, że jednym z elementów, który dotyka kwestii naruszania praw człowieka w Polsce, jest źle funkcjonujący wymiar sprawiedliwości. Nie powiedział tego 30 lat temu. Nie powiedział tego teraz za rządów PiS-u. Powiedział 7 lat temu. Proszę Państwa, to głęboko prawdziwe. Nie jest krajem praworządnym kraj, w którym trzeba czekać na rozprawę pierwszą w sprawie 8 miesięcy czy 12 miesięcy. Nie jest praworządnym kraj, w którym w pierwszej instancji czeka się 5 albo 7 lat na rozstrzygnięcie dość prostych spraw. Nie jest praworządnym kraj, w którym zanim osiągniemy wyrok korzystny, ta sprawa traci jakikolwiek sens. Nie jest krajem praworządnym kraj, w którym trzeba zapłacić mnóstwo pieniędzy, żeby dojść do swoich racji. To akurat nie jest wina oczywiście sądów, tylko całego wymiaru sprawiedliwości szeroko rozumianego, nie mając możliwości wyegzekwowania tego od strony przegrywającej. Proszę Państwa, nie jest praworządnym kraj, w którym można być oskarżonym, co zostanie powtórzone w mediach, a w ciszy uzyskać wyrok uniewinniający po 7 czy 8 latach. I oczywiście możemy powiedzieć, brakuje przepisów, brakuje technicznych jakichś elementów, brakuje takiego czy innego przepisu, czy udogodnienia, czy wydziału albo sądu. Powiedziałbym tak, gdyby nie to, że zdarzają się sytuacje, w których mam do czynienia z mądrymi sędziami, odważnymi sędziami, dobrze zorganizowanymi wydziałami, czy dobrze zorganizowanymi sądami. Można. Proszę mi wierzyć, że można. I jest przykre, że za tej władzy, tak fatalnie radzącej sobie w różnych obszarach i słusznie krytykowanej, po raz pierwszy pojawia się mocna dyskusja na temat tego, jak zreformować wymiar sprawiedliwości. Prawdziwie. Zdecydowanie się z Państwem zgadzam. Nie wolno doprowadzić do upolitycznienia sądów. To skandal. Ale takim samym skandalem, proszę Państwa, jest to, że sądy są niewydolne, że źle pracują, że szarzy obywatele nie mogą dojść swoich praw. Uważam, że wymiar sprawiedliwości służy obywatelom, którzy się czują poszkodowani, pokrzywdzeni, którzy chcą dojść do swoich racji, temu, żeby to albo im przyznać rację, albo im zaprzeczyć. Nie może tego się dziać po wielu latach. Mógłbym naprawdę bardzo długo mówić
nie jestem specjalistą, ja nie wiem, jak to zreformować. Oczekiwałbym od profesjonalistów dyskusji na ten temat, przedstawienia konkretnych propozycji. To jest bardzo łatwo krzyczeć dziś weto wobec projektów ustaw, proszę Państwa. Krzyczmy tak samo wobec osób, które są odpowiedzialne za ten stan rzeczy. Nie od roku, nie od dwóch, tylko od 25. Ja podam Państwu przykład, bo Franek powiedział, że wiele obszarów wymaga zmian. Oczywiście tak, ale akurat w sprawach zawodowych spotykam się również z urzędami skarbowymi. I według mnie zmiany, które nastąpiły w tym obszarze, są niesamowicie idące do przodu. Nie wiem, czy Państwo macie takie doświadczenie, ale ja widzę, że urzędnicy skarbowi w większości zaczynają być nowoczesnymi urzędnikami. Znacznie się podniósł merytoryczny poziom. Jest szybsza procedura. W sądach nie ma tej sytuacji. I chciałbym powiedzieć, proszę Państwa, że naprawdę wiem, że to upolitycznienie dotyka kwestii personalnych. Prawda? Chce się wymienić tych sędziów na swoich sędziów. Ja uważam, że zmiany personalne są potrzebne. Nie myślę w kontekście wymiany kadr, tylko być może sposobu naboru, szkolenia, oceny, analizy pracy. To jest konieczne, dlatego że tak jak powiedziałem, nie tylko brak przepisów, brak odpowiedniego podejścia do wymiaru sprawiedliwości. Uważam, że sędziowie powinni wzorować się na tych sędziach, którzy są, tak jak powiedziałem, mądrzy, którzy mają głowę w przepisach, a nie przepisy w głowie. Jeden z moich kolegów w kancelarii mówi, obserwując wyroki, które do nas trafiają, sądy wydają wyroki zgodne z prawem i głęboko niesprawiedliwe. To naprawdę przykra ocena, ale myślę, że tak jak tutaj jesteśmy, protestujmy przeciwko upolitycznieniu, wetujmy, żądajmy weta głupich ustaw, które nic nie zmienią. Natomiast takim samym głosem próbujmy protestować, żeby nie było tak, jak jest. Znowuż kolejna idiotyczna zagrywka PiSu z kampanią billboardową niszczy hasło, które właściwie jest słuszne. Nie możemy dopuścić do tego, żeby było tak, jak jest. Bo jest źle. Dziękuję bardzo. Zatem propozycja hasła Sprawiedliwe Sądy? Sprawiedliwe Sądy! 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 Szanowni Państwo, to jest, na dzisiaj przygotowaliśmy tylko tyle głosów, ale na pewno podczas kolejnych spotkań będzie tych głosów więcej. Po prostu nie chcemy też przemęczyć się za pierwszym razem, ale tak jak mówiłem, będziemy rozkręcać naszą kulę śniegową. Chciałem tylko powiedzieć dwie krótkie rzeczy. Po tym wszystkim, co się stało w lipcu, też jeździłem po Polsce i spotykałem się z różnymi organizatorami różnych protestów, między innymi w Warszawie z ludźmi z Akcją Demokracją, z Akcji Demokracji, z Bartoszem Windniewiczem, z Akcji Warto, z Stanisławem Zakroczymskim, młodym chłopakiem takim jak Jędrzej, Hania, Basia czy ja, który jest studentem prawa, który zaraz będzie naprawdę wybitnym konstytucjonalistą i który kończy właśnie wywiad Rzekę, świetną książkę, którą zaraz będzie można przeczytać, na pewno zrobimy spotkanie. Książkę wywiad Rzeka z profesorem Strzeboszem właśnie o Polsce, o ostatnich 20 latach, nie tylko. I właśnie Stanisław był na prawie wszystkich demonstracjach w Warszawie i wszędzie podkreślał jedną rzecz, którą również chciałem Państwu zacytować. To jest po prostu drugi artykuł Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,
który jednym zdaniem mówi, moim zdaniem, bardzo wiele. I tu cytując właśnie Stanisława Zakroczymskiego oraz Konstytucję. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. I w tym zdaniu zawiera się naprawdę wszystko, że chcemy, żeby ten kraj był demokratyczny, był sprawiedliwy społecznie, był empatyczny, był dobrze funkcjonujący. Także po prostu trzymajmy się tego prawa, trzymajmy się tego zbioru prostych zasad, niech ten dekalog naprawdę będzie obowiązujący. Konstytucja! 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 Szanowni Państwo, za chwilę zaświecimy w obronie naszych praw do sprawiedliwego sądu, w obronie polskiej demokracji, w obronie wolnych wyborów i tak dalej. Ale zanim to zrobimy, chciałbym tylko powiedzieć, że to jest ogromnie ważne, że każdy z nas dzisiaj tu przyszedł. To jest ogromnie ważne, że wszyscy poświęciliśmy kawałek naszej niedzieli, że się spotkaliśmy. Bo musimy pokazać opór, musimy dać ciśnienie, musimy pokazać, że sprzeciwiamy się tym ustawom, które się zbliżają. I za ponad tydzień, 10 października, posłowie wracają do Sejmu i będą obradować wokół tych propozycji prezydenta Dudy. Niech oni wiedzą, że jesteśmy, że czuwamy, że idziemy dalej i że nie pozwolimy sobie odbierać naszych podstawowych praw. Dlatego na pewno spotkamy się jeszcze w tym tygodniu. Nie jesteśmy pewni, czy to będzie piątek, czy niedziela, ale trochę to uzależniamy od jednej sprawy. Tak jak zgodnie z naszym małym regulaminem, z naszą małą konstytucją, jak Państwo widzieliście, nie zapraszaliśmy na widownię, na mównicę polityków. Głos oddawaliśmy obywatelom oraz ekspertom w dziedzinie prawa. Ale z drugiej strony jesteśmy świadomi tego, że to politycy decydują głosem i głosowaniem i pisząc te ustawy, i to do nich należy teraz zadanie, żeby wywalczyć wolność do sądów albo zreformować polskie sądownictwo. Dlatego chcemy zorganizować debatę właśnie z udziałem przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych. Wszystko na to wskazuje, że to będzie w przyszły poniedziałek. Jeszcze szczegóły dopinamy. Tak czy inaczej, bądźmy w kontakcie, obserwujmy sytuację, która się dzieje w mediach i w Warszawie. Bądźmy w kontakcie na Facebooku. Wszystkiego się dowiemy w najbliższej przyszłości. Tak czy inaczej, idziemy dalej! Idziemy dalej! Idziemy dalej! Idziemy dalej! Idziemy dalej! Idziemy dalej! A teraz w związku z naszą małą tradycją chciałbym, żebyśmy zapalili nasze światło w obronie naszych podstawowych praw. I jeśli ktoś ma świeczkę, to proszę tak ją trzymać, żeby żaden wosk nie skapnął. Jest godzina 19:42. Czyli 10 minut absolutnej ciszy
i wszyscy wiemy, o co chodzi. Po tych 10 minutach zaśpiewamy sobie hymn. Mam nadzieję, że mamy powtórzone 4 zwrotki. Hymny rozpocznijmy tutaj od czoła, żeby się dobrze skoordynować.
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wadę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania poszedł z kim za Boże, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej pasi mówi zapłakany, słuchaj jeno, ponoć nasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Bardzo wszystkim dziękujemy za przyjście. Brawo Poznań! Tutaj jeszcze jedna informacja i zaproszenie na wtorek. Kto zaprasza? Ewa Zaradna, brawo! Dobry wieczór wszystkim. W imieniu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet chciałabym zaprosić wszystkich na manifestację w dniu 3 października o godzinie 18. Spotkamy się tutaj na tym placu, tylko z drugiej strony, tam od strony fontanny. Przypomnę tylko, że jest to rocznica tego pierwszego takiego zrywu kobiet, ale nie tylko. Oprócz tego, że to wspominamy, chcemy też zastanowić się nad rozwiązaniami, co dalej. A przede wszystkim jest to też wielka zbiórka. Zbiórka podpisów pod projektem ustawy Ratujmy Kobiety. Wolontariuszki komitetu cały czas pracują na ulicach Poznania, zbierają podpisy, są także tutaj dzisiaj. I także w czarny wtorek będą zbierać podpisy. Będą je zbierać od 16.30 już na placu Mickiewicza, skąd wyruszy marsz czarnych flag organizowany przez Black Venus Protest i w naszej sprawie. I marsz ten przejdzie tutaj na Plac Wolności, gdzie o 18.00 pod fontanną zapraszamy na manifestację. Pamiętajcie o czarnych parasolkach. Zapraszam. Idziemy dalej! Idziemy dalej! Idziemy dalej! Idziemy!
Widzimy się ponownie. Proszę spokojnie wracać do domu, bezpiecznie, chodząc chodnikami, nie wchodzimy na jezdnię. Przepraszam. Dobranoc!